Następna stacja Płock. Witam Was tutaj, cześć, czym zasz? I zapraszam Was na krótki przegląd nowych stacji. Witam Was tutaj, jesteśmy na stacji Płockiej. Od razu na samym wstępie mówię, że nie mam żadnych swoich tutaj materiałów. Wszystkie są opisane, jak widzicie tutaj, poza oczywiście samym intrem i zakończeniem. Linki do wszystkich osób, które tutaj mam filmy od nich, są w opisie do wszystkich filmów, z których to korzystam. To są 4 filmy, 5 właściwie. Ale mniejsza z tym, lecimy. Jesteśmy na ulicy Płockiej, tak? Stacji Płockiej. Tak oto jej wygląda stacja. Stacja się znajduje w całości pod ulicą Płocką i ma wyjście też przy ulicy Wolskiej ze skrzyżowania na siebie. I to jest bardzo ważne skrzyżowanie, bo to jest węzeł właśnie tam powstanie, jak już będzie normalnie wszystko działało, z ulicą właśnie Wolską, czyli z przystankiem tramwajowym wcześniej Płocka, teraz metro Płocka, dzięki czemu będziemy mogli się spokojnie przesiadać od tramwaju właśnie tym zejściem. Nie tym zejściem. Będziemy mogli spokojnie sobie właśnie wchodzić, schodzić i przeglądać. Jak tutaj widzicie, jakaś tam prasa i media się wcisnęły. Prawdopodobnie wszystkie 3 filmy z od tych osób posiadam. Tak wyglądają stacje. Proszę bardzo, ładnie, pięknie i to wygląda. Stacja naprawdę ładny, kolor miedzi. Długość stacji Płocka to jest 163,6 metrów. I jeżeli jesteście ciekawi, jaka to jest powierzchnia cała tego, nie powierzchnia, tylko to jest objętość, jaka mniej więcej jest tych stacji. To niech będzie też, to przyjmijmy, że dla stacji C8, a tu napisali o C8, to było C08, Płocka to jest 59 198 metrów sześciennych. Tak to wygląda, tak wygląda stacja. Bardzo ładnie, ona się wzoruje na hucie, która tutaj kiedyś była. Właśnie na Woli i tego typu miejscach. Właśnie tego tutaj jest pełno miedzi. Jedna z ładniejszych, bym powiedział, stacji. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. Oczywiście miga tu wszystko, no bo czas był trochę źle ustawiony, albo klatkarz wpadł. Mniejsza z tym. Jak widzimy, z jednej i z drugiej strony, chyba z tego co kojarzę, są podwójne schody wjeżdżające, a przynajmniej te od strony tramwajów, bo w sumie nic dziwnego. Są ładne windy z jednej i z drugiej strony, wszystko się znajduje ładnie. Jest też tutaj na tej stacji dosyć ładna, duża wentylatornia na górze pokazana, ale nimi się nie będziemy zajmować w dzisiejszym odcinku, poza stacją Młynów, gdzie jest faktycznie jakaś trochę większa. Jak widzicie, tak to wygląda na poziomie hali odpraw, a właściwie tu, gdzie kasujecie bilety, czyli na hali odpraw w sumie. Tak, bramki są takie same, jak są na targówku, czyli te nowe bramki z tym, że możecie skanować kody QR od telefonów. To jest ważna nowość, bo tego nie mamy na Świętokrzyskiej i tego typu miejscach. No ale jak widzicie, tutaj mamy Aleję Sław, czyli wszystkie mod reklamy. No i oczywiście nie mogę zabraknąć 4 biletomatów, żeby nie wiadomo co z tego skorzystać. I też informacja o mieście. Tak, widzimy tutaj te wszystkie nowości. Tutaj nasz człowiek, z tego co kojarzę, to jeszcze nie to. Mamy też na każdej oczywiście stacji toalety, wszystkie toalety są darmowe, nie wiem jak jest z ich funkcjonowaniem teraz w trakcie koronawirusa, no ale na spokojnie. Oczywiście są nowe tutaj też do pokazywania właśnie dla niewidomych, ja szczerze powiedziawszy bym wolał z tego nie korzystać aktualnie, ale jakby coś, proszę bardzo, tak to wygląda. Także tutaj proszę bardzo i oczywiście wszystkim osobom, które tutaj nagrywały, to dziękuję, chociaż mówiłem, żeby zbytnio tam się nie pojawiać, ale dobrze, że wydęczyli mnie. No, mniejsza z tym, jak widzicie, tak wyglądają wyjścia, ładne, takie kolorowe, bym powiedział. Trochę kiepsko, w sensie, nie wiem jak będzie z tym łapaniem tej barierki, bo ona trochę, nie wydaje mi się, albo to jest taki biały metal, może pomalowana jest. Wygląda jak taka plastikowa trochę, ale nie wiem, trudno powiedzieć. I tak to wygląda, tutaj wyszliśmy nie w kierunku Wolskiej, tylko w przeciwnym kierunku, proszę bardzo. Ładnie, miejsca parkingowe, no tutaj to już ulicy widzieliście na moim kanale wielokrotnie. To są materiały od metra warszawskiego, tak to proszę bardzo ładnie wygląda w ich wykonaniu. Metro już jeździ, są nowe komunikaty, lepiej brzmią te komunikaty niż na targówku, ale to nie jest już dokładnie to samo, co było na odcinku centralnym.
czy na pierwszej linii metra w Inspiro. To już tak pięknie niestety nie brzmi. Oczywiście jest żółty telefon do przyjaciela, jakby ktoś chciał skorzystać. No i jeszcze raz widzimy schody duchome, jak wygląda tutaj Hala Otto. Tu jeszcze widzimy, że jest wszystko pozamykane, bo to jest nagranie jeszcze sprzed otwarcia. No ale ewidentnie i tak wszystko tutaj widać, co jest ważniejsze, najważniejsze. A nie, to jest już z otwarcia, no ale mniejsza, może coś nie było użyte. I są wejściówki, widziałem wejściówki. To jest oczywiście miejsce, gdzie spoczywają kości naszego dinozaura, właściwie pradawnego słonia. I jedziemy dalej, ruszyliśmy z Płockiej, a właściwie tu się jeszcze zatrzymamy w tym nagraniu. Proszę bardzo, tak to pięknie i oto wygląda. Ale mniejsza z tym, tutaj jak widzicie jeszcze jest w budowie, jakieś ostatnie szlify tutaj były wykańczane, dokańczane. Dobrze, jedziemy dalej. Następna stacja, Młyn. Młynów dobrze brzmi, Płocka brzmi jakby ktoś, jakby ten nasz ukochany lektor trochę się wściekł. Ale mniejsza z tym, tak wyglądają naprawdę całkiem ładne tunele. Trochę jak się patrzy z boku, to widać, że właśnie zakręca, tutaj dużo jest zakrętów na tej linii. Stacja Młyn. Drzwi otwierają się z lewej strony. Tutaj część komunikatów ja pododawałem ręcznie, ponieważ z tego co słyszałem, tam niech tutaj w metrze się coś myliło, ale mniejsza z tym. Tutaj na tym nagraniu trochę tak wygląda, jakby część tych właśnie białych kółeczek nie świeciła się, ale mniejsza z tym. Jesteśmy na stacji C07 Młynów. Długość stacji to jest 168,2 metry, czyli jest dłuższa od poprzedniej, ale oczywiście nie najdłuższa, bo Księcia Janusza jest najdłuższa. Bo idziemy po kolei. Dalej, jeżeli popatrzymy sobie na objętość tej stacji, chociaż to nazwa mi się trochę podoba, ale mniejsza z tym, to stacja C07 ma objętość mniejszą niż Płocka, bo to jest 56 636,6 m3. I ta stacja jest wyjątkowa, ponieważ w teorii my tutaj nie widzimy nic specjalnego, jak popatrzymy sobie. Nie wiem, jak to jest dokładnie rozwiązane tutaj przy tych kółkach. Tak widzicie tutaj, takie ciekawe siedzonka są w ogóle. Ładny neon, jeżeli chodzi o samą Młynów, ale dobra, przejdźmy do konkretów. Znajdujemy się pod ulicą Gruczewską, niedaleko jest oczywiście PKP Młynów, stąd m.in. właśnie dobra nazwa, a nazwa się wywodzi od tego, od tego, że tutaj jest ten Młynowa i pradawnych wsi, natomiast na początku się ta stacja nazywała Moczydło. Stąd też są tutaj, jak widzicie, pełno takich kółek, niebieski kolor, jak Rondo ONZ, nie, jak Dworzec Wileński, już pomyliłem się, Rondo ONZ jest szale. I stąd właśnie jest tutaj pełno takich okrągłych właśnie przestrzeni, pokazujących, nawiązujących do wody, a jak możecie domyślać się, chodzi o pobliski basen Moczydło. Na początku to było w ogóle mylnie opowiedziane, bo tam było, że jest dużo właśnie co do paru basenów Moczydło. No, ostatecznie to wyszło jak wyszło. Jak widzicie, nie ma rozsuwanych drzwi tutaj ewakuacyjnych, tylko są takie zwykłe. O, no to dziwne. Ruch, jak widzicie, oczywiście na tych stacjach nowych jest właściwie zerowy. Multum miejsc na nowe reklamy. No, zobaczymy, jak to będzie. Stacja oczywiście też mi się bardzo przypada do gustu. Może poza tym słupem na środku, co tutaj powstał. Ale ogólnie wszystko ładnie, pięknie tu wygląda. No dobrze, teraz czemu ta stacja jest szczególna? Ponieważ ta stacja może zasilać dwie pobliskie stacje, właściwie nawet nie dwie, tylko ogólnie. Normalnie może zasilać, jak awaryjnie, dwie pobliskie stacje metra. Czyli mówimy tutaj o właśnie tych trzech nowych stacjach, czyli może zasilać siebie, Młynów, Płocka i Księcia Janusza. I po co coś takiego jest? No bo jak na jednej stacji wysiądzie prąd, to żeby druga cały czas mogła funkcjonować, a nie było tak, jak ktoś zostawi bagaż. Swoją nogą, nie wiem, czy wiecie już. Była pierwsza osoba, która zostawiła bagaż na stacji Płocka. Więc już niestety nie możecie być pierwsi. Może na Księcia Janusza, czy na Młynów możecie być, ale na Płockiej już niestety nie da się. Ciekawe swoją nogą, czy by jeździły w pętli pomiędzy. No dobra, mniejsza z tym, czy będę się teraz zastanawiać, jak działa pętla na tych nowych stacjach. To tak jak tutaj widzicie, tam dalej jest wywiecznik i to jest taki główny, duży wywiecznik na tej stacji właśnie do tej elektrowni, która tam się znajduje na samej stacji na dole. Dzięki której możecie zasilać sobie wszystkie pozostałe części. Tak tu widzicie metr nadmiarowo za dnia już trochę bardziej, a tutaj jest za nocy przez naszego reportera. Tak widzicie, proszę bardzo, metr kursuje normalnie, w sensie zgodnie ze składem, tak jak to tam w teorii powinno działać, tak jak normalnie. Podwójne schody zazwyczaj są na tych stacjach, co też bardzo ułatwi komunikację. Na tej stacji nie przewidujemy bardzo dużego ruchu komunikacyjnego do innych przesiadek, do autobusu. Chociaż będzie na pewno ładny ruch pomiędzy
stacją PKP Młynów, która się tutaj obok znajduje, bo do niej też jest od razu są schody ruchome. To jest bardzo w bliskim sąsiedztwie do tej stacji, dzięki czemu na przykład jak będziecie jechać aktualnie z lotniska Chopina, może nie aktualnie, ale jakbyście jechali z lotniska Chopina, to podczas właśnie jeszcze chwilowej okresu, to jedzie z lotniska Chopina prosto do PKP Młynów jest przejazd i moglibyście od razu wsiąść w metro, co jest według mnie najbardziej i najlepszym bezkompromisowym przesiadką, bez dużego chodzenia, bo na centrum to wiadomo jak to jest. Dobrze, tak to wygląda. Na stadionie narodowym jest najlepsza przesiadka. Chociaż tutaj w sumie też bym powiedział, że jest całkiem nieźle. Wyruszyliśmy, jedziemy dalej. Stacja Księcia Janusza. Drzwi otwierają się z lewej strony. I dojechaliśmy do stacji Księcia Janusza. No oczywiście was chyba tutaj nie zabiję i nie rozwalę, jeżeli powiem wam skąd jest ta nazwa. Nazwa oczywiście wywodzi się od tego, jaka jest na górze ulica i od tej historycznej części, ale głównie chodzi, żeby wszyscy wiedzieli tutaj, że chodzi o ulicę Księcia Janusza, która się w tym miejscu właśnie przecina pod ulicą Gudaczewską. Tak, dokładnie to wygląda. Ulica w całości znajduje się, jest pod ulicą Gudaczewską, właściwie w teorii pod jedną jezdnią, ale w praktyce to jest mniej więcej po środku. Tak wyglądało otwarcie, żałuję, że bardzo mnie tam nie mogło być, no ale no cóż, bo to było piąte i kwarantanna i te sprawy, w ogóle o kwarantannie to zaraz usłyszycie, jak to wygląda, proszę bardzo, tak wygląda stacja, dalej, no i przecina się oczywiście z ulicą Księcia Janusza, najdłuższa stacja z tych wszystkich, bo jej długość to jest 606,1 metra, długa stacja naprawdę, ale oczywiście nie tak długa jak Brudno, to jest mistrzostwo tamta stacja, ale no ma mniejsza z tym. Słynnego ciekawe jak będzie wyglądać ulica stacja Płocka, Połczyńska. Dalej kubatura stacji, no to mniej więcej jest dla C06 Księcia Janusza z torami odstawczymi policzymy, a i ta długość była też z torami odstawczymi. Stacja dla pasażera jest oczywiście krótsza, porównywalna do poprzednich, natomiast z torami odstawczymi stacja posiada 188,489 metra sześciennych. Jak widzicie, na dole widzimy, jak widzicie, na dole są te magiczne do ewakuacji lampki i to są po prostu takie diody świecące LED, one mają swój osobne zasilanie, to nie jest tak, że spadnie zasilanie na całej stacji, to nic tam nie będzie, spokojnie, to ma osobne zasilanie. Także tu mieliście komunikat z metrze, jaki jest w koronawirusie. Chodzi o to, żeby co drugie miejsce zostawić miejsce i że jeżeli nie musimy, to wysiądźmy i wyjdźmy z metra. Tak wygląda stacja Księcia Janusza. Zielony kolor jest tutaj, chodzi o pobliski park tutaj, który się znajduje. Dwa parki tutaj pobliskie i właśnie w nawiązaniu do tych parków miał być kolor zielony. Ja bym trochę to zmienił, w sensie nie wiem jak bym tutaj dał kolor do tej stacji, ale na pewno nie ten zielony, ponieważ on będzie się bardzo mylić z stacją przesiadkową do trzeciej linii metra Stadionu Narodowego. I szczerze powiedzieć, że bym dał jakiś trochę inny. Jest, oczywiście wyglądałem zupełnie inaczej te stacje, ale kolor bym mimo wszystko jakiś trochę dał inny. I też trochę jest tutaj ciemniejszy z tego co widzę, albo tam. Jest trochę inny odcień, ale to nie jest dokładnie to samo. Dalej jak widzicie bardzo ciekawe wyglądają tutaj te trójkąty z tyłu i różne figury, taka siatka siedmiu bym wręcz powiedział to nazwą. I oczywiście na wszystkich stacjach, bo tego już nie powiedziałem, od góry jest specjalna pijanka, która wygłusza całkowicie metro i metro jest z tego co kojarzę też idzie na specjalnych szynach i tam jeszcze na gumkach, dzięki czemu powstrzymuje wszelkie i możliwe wibracje od właśnie całej naszej stacji i kursujących metra. Dzięki czemu jak mieszkacie tutaj w okolicy tej nowej stacji i ogólnie wszystkie całej drugiej linii metra, nie macie czego się obawiać, tak samo na odcinku bielańskim metra, tak samo jest to zastosowane, żeby nie wibrowało wam tutaj, więc w teorii nie powinno nic być, no i oczywiście nie słychać, ale wiadomo, metro to aż przyjemność posłuchać sobie trochę. Dobrze, mam nadzieję, że takie info was zainteresowało i że wiecie więcej i widzieliście więcej, nie musicie tam iść. Jeżeli tak, zostawcie obróbudę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce. Mam nadzieję, że w kolejnych materiałach na moim kanale, ale oczywiście, tak jak mówiłem, ja pozostaję na kwarantannie, ale tej przymusowej dla wszystkich. Do zobaczenia. Cześć!